Coś tu jeszcze, nie wiem. Od dzieciaków. Piękne, dzięki. Organizacyjnych przy naszym mikrofonie. Miły człowiek, który dopiero teraz nas odnalazł. Okazuje się, że chyba za mało punktów uruchomiliśmy, że chyba i mimo dużego nagłośnienia za słabo rozpropagowaliśmy tę piękną akcję. Pan szukał nas w mieście, trafił dopiero teraz. Jest godzina 22:20 prawie. Może zacznijmy od tego, że pan się przedstawi. Nazywam się Bartłomiej Kropidłowski, oczywiście z Częstochowy. Faktycznie zrobiłem dość sporo kilometrów do spółki z bratem. Obeszliśmy całe aleje. No niestety tam żaden punkt nie działał. Niestety po powrocie do domu, gdy włączyłem właśnie Radio City, usłyszałem, że tutaj można wpłacić pieniądze. Także bez zastanowienia braliśmy się z bratem powtórnie, no i tak tu właśnie jesteśmy. Serdecznie dziękujemy. Na przyszłość, jeśli dojdzie do podobnych kampanii, przygotujemy się już lepiej. My z tych wszelkich niedociągnięć wyciągamy wnioski. Dziękujemy panie Bartku. Dziękujemy panu, pańskiemu bratu. Przepraszamy wszystkich tych, którzy biegają po mieście. O, widzę, że jest już następny gość. Pan Bartek opuszcza nasze studio. Ja ustępuję miejsca mojej koleżance Iwonie, która przyprowadziła następnego gościa. Zobaczymy, czy także jest globtroterem. Pan Bartłomiej ocenił swoje przebieżki na około 6 km w ciągu dzisiejszego dnia w poszukiwaniu skrzynek na pieniądze. Zobaczymy, z czym przychodzi następny gość. I tak nasz kolejny gość, który zechce się przedstawić. Nazywam się Piotr Ornicz, z Częstochowy jestem. Również tak jak mój poprzednik, troszeczkę zwodziłem miasto tym, ja chodziłem z dziećmi, troszeczkę były zawiedzione, że pieniążków nie mogły rzucić do puszki. Zaprowadziłem je do domu, położyłem spać i wybrałem się tutaj, do Radia City. I proszę państwa, pan, przepraszam, nie zapomniałem, pan Piotr w imieniu swoich dzieciaczków przekazał pieniążki, natomiast sam również pomagałam zdjąć z ręki, przekazał na ten cel swoją złotą bransoletkę. I tak jak każdemu i panu dziękujemy ślicznie w imieniu swoim, Jurka Owsiaka i wszystkich dzieci. A niech pan powie, jak dowiedział się pan o naszej akcji? Z telewizji i słuchając Radia City. Czyli jest pan również naszym słuchaczem. Tak jest. W imieniu redakcji jeszcze raz serdecznie dziękuję panu, pańskim dzieciakom. Dziękujemy ślicznie. Ja również pozdrawiam wszystkich. Dziękuję państwu za umożliwienie powiedzenia tych paru słów do mikrofonu. Jak również życzę wielu udanych audycji. Dziękujemy. Dziękuję. Pięknie. Prosimy o muzykę dla pana Piotra. Dobranoc. Radio City. Prosimy. A ja zapaśnię naszą kolejną reklamówką. Pani proszę wejść. Kolejna. Proszę tam bardzo. Tam jestem. To chodźmy tam. Tam. Jest to kolejna wasza skarboneczka. No, i wyprzedzowałam. Słuchaj, tu masz. Tak, nie jest masz. Bo z filharmonii. Filharmonii mam. Co ona mi to dała? Nie wiem. Pudełeczką mi to dała Gocha. Aha. Czy ktoś z państwa zechce wejść, cokolwiek powiedzieć? To jest państwa życzenie. Może być anonimowo, wystarczy, że powiecie. Porozmawiać, jeśli chcecie. Ma ktoś życzenie, to proszę. Tak, przyszliście przekazać. Proszę bardzo, z kolegą. Tylko przyklejam trochę na ścianę jeszcze. Dobra. Ja tu ładne pani reklamujeczkę. O, dobrze. Dzięki, a cóż? Tu jest, po prostu jestem agentem parkingu za PZU, więc drobne pieniążki, które mam, chciałem przekazać. Tam jest ponad 300 tysięcy, ale tu jeszcze dołożę. Jest to oddzielna reklamówka. No, ale bardzo miłe. Kolega o tym powie. Wejdzie pan? Nie, chyba czy nie. Jesteście razem? Jesteśmy razem. To jest po prostu... Tak, żeby było do równego. Dziękujemy 500. Pięknie. To wystarczy, że powie, że cała reklamówka. To już będzie... Naprawdę duża, ciężka reklamówka. Pół kilograma pieniędzy albo kilogram. Ja musiałam skromnie przekazać, bo to jest nasz pierścionek zaręczynowy.
bo akurat pieniędzy w tej chwili tak nie mamy. Ja bardzo proszę. To, nie, to bardzo proszę, tak. Proszę bardzo, chodź. Dorota. Może pani podać też nazwisko? Tak, Janusz. Janusz? Tak. A pan? Zbigniew Szymański. I to się oddaj pani. Położenie przed mikrofonem. Tak, żeby tam było słychać. Szymański. Dobrze, jak pani puknie nawet o ten blat. Trochę będzie wyreżyserowane. I to są panowie z parkingu. W parkingu centrum, za Merkurem, za pozytą. Centrum, tak? Mhm. Tak się nazywa firma? Tak. Przekazanie. Ile było? 400, 500? 500. 500 tysięcy złotych. To jest pan Szymański i kolega, tak? Mogę powiedzieć imię? Tak. Tomasz Madejczyk. Tomasz Madejczyk. Dorota Janus, pani przekazuje pierścionek. Tak. Złoty. Zaręczyno. Zaręczyno u ciebie. To istotne, najważniejsze. Tak. A czy państwo już po ślubie? Tak, czy na cztery po ślubie. Dobrze, teraz to weźmiemy. Czekaj, Krzysiu, ja cię przeproszę na momencik. Na klęczkach będzie lepiej. Dzięki. Zakład Krawiecki państwa Jarosława i Pawła Kotelów przekazał nam 1 000 000 złotych na cel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A w naszym studio mamy znowuż gości. Przed państwem Dorota Janus, która przekazała na Wielki Fundusz Świątecznej Pomocy, raczej nie przekazała, dopiero przekazuje właśnie w tej chwili, prosimy, pierścionek złoty zaręczynowy. Państwo są ile lat po ślubie? 4 lata. 4 lata. Proszę panią, skąd się pani dowiedziała o tej akcji? No przede wszystkim właśnie z radia. Z radia i z telewizji. No dziękujemy wspaniale za tak wspaniały prezent dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Czy była pani dzisiaj w Filharmonii? Byłam pod Filharmonią, bo akurat byłam z córką na pokazie właśnie sztucznych ogni, tak. Pierścionek dołączamy do naszej koperty, w którym jeszcze przed momentem Krzysztofie również anonimowy dawca przyniósł nam srebrny pieniądz z papieżem. Także zwiększa nam się objętościowo koperta z pieniążkami, pierścionkami, łańcuszkami, bransami. Chce pan wejść na antenę? Nie, nie, może jednak nie. A imię, nazwisko zostawił, tak? Wieczór? A, dobrze, wieczór. Chciałabyś wpaść też pieniądze? Momencie, bo nasza skarbonka jest tam za drzwiami, w tej chwili mówią. Ale proszę, proszę. Proszę, proszę, nie uciekać. Ona jest tam za drzwiami przy mikrofonie. Skąd się emituje cały program. Zaraz skarbonka do nas wróci, a tymczasem właśnie. Serduszka się nam skończyły. 10 tysięcy serduszek mieliśmy i skończyły się już wczesnym popołudniem. Wobec tego rozdajemy tylko te nasze firmowe plakietki, ale serduszka będą. Zawiadomimy o tym i przy okazji proszę do nas zajrzeć i, dobrze, i że tak powiem, uzupełnimy ten brak. Nie ma sprawy. W ogóle to znaczy, że ktoś nas słucha, bo my tak sobie coś nadajemy. A właściwie to nie wiadomo, czy ludzie nas słuchają i dzisiaj właśnie jakby mamy dowód na to, że ktoś tam słyszy to nasze radio. A będziemy lepsi, założymy lepszą antenę i wtedy będzie dobry mam sygnał stereo. Mam teraz na stereo. Macie jeszcze coś? Tak, tak. Pieniądzowy mam. Nie, nie, teraz. I miłych gości, ale czy państwo zechcą wystąpić przy mikrofonie? Nie. Bardzo prosimy. To... I
znowu w naszym studio byli kolejni goście. Byli to państwo Bożena i Zdzisław, którzy w imieniu rencistów z ostatniego grosza przekazali, jak to pięknie określili, 100 tysięcy złotych w srebrnej monecie z Solidarnością, mówiąc, że solidaryzujemy się z wami i z Jurkiem. Dziękujemy. A w naszym studiu tutaj przed mikrofonem mamy miłych gości, panią Beatę Rusek i Romana Ruska, to nie jest małżeństwo, proszę nie mylić, którzy przekazali 200 tysięcy złotych na Fundusz Wielkiej Pomocy Świątecznej. Kochani, jak się dowiedzieliście, skąd trafiliście i dlaczego dopiero teraz? Właściwie jest dosyć głośno o tym. Wszędzie się o tym słyszy, więc nie trudno jest o tym usłyszeć. A dlaczego dopiero teraz? Mieliśmy gości do tej pory. Dlatego dopiero teraz. Bo pieniążki już pojechały do Warszawy, ale jutro postaramy je się tak samo przekazać do Warszawy. Myślę, że jeszcze jutro parę firm wpłaci na te konto parę pieniążków, które wzbogacą ten piękny fundusz. Co możecie powiedzieć? Czy jesteście zaszokowani, czy jesteście po prostu, a może inaczej, czy uważacie, że za dużo wpłacono, czy uważacie, że te pieniądze, które są zebrane z Częstochowy, to zbyt mało? Zebraliśmy około 200 milionów złotych, jak uważacie? No nie, no myślę, że to jest nawet bardzo dużo jak na Częstochowy w sumie tutaj... Dlaczego jak na Częstochowy? Znaczy, bo tu nie ma w sumie telewizji, aby gdyby była telewizja, byłoby było dużo więcej, tak widzieliśmy w telewizji, pokazywali z Krakowa, czy... z Poznania, było dużo więcej zebrane, ale tylko dlatego, że była telewizja też, ale przez takie coś jak Radio City na przykład, to jest dużo, to wszystko było... A czy nie uważasz, że to jest wspanialsze, że to dzięki temu, że nie ma telewizji i nie właśnie, są ludzie pokazani, tylko przenoszą... I tyle zebrane. Ja nie spodziewałem się nigdy, że już tyle będzie zebrane. Czy ty wiesz, że 80% osób, które do nas tu przynoszą pieniążki, nie chcą powiedzieć nawet jak się nazywają, po prostu zostawiają i wychodzą. Jest to liczy się to, że wszyscy przychodzą i zostawiają coś. I przynoszą ze sobą ten dar serca. Tak, i w sumie nie liczy się ile przyniosą, tylko liczy się to, że przyjdą i się łączą wszystkimi z tym. A w ogóle jest niesamowite, cała ta akcja. Tak. Społeczeństwo. A widzieliście ten faks, który pokazywał Jurek Owsiak w telewizji? A, to widziałem go, coś tam było. A czy wiesz, to może przekażesz swojej koleżance? To było jak to, że... Nie pamiętam dokładnie, ale coś, że mówiłem. Boże, nareszcie uwierzyłem w ten naród. W ten naród uwierzyłem, właśnie. Świetnie. To był fakt od słuchacza, od telewidza, od kogoś, kto również przekazał pieniążki, a nie przypuszczał, że akcja tak szeroko się rozwinie. Że jesteśmy jednak społeczeństwem nie tak zatwardziałym, jak sądziliśmy. Tak. Ale wydaje mi się, że każdy z nas, jeśli miałby w domu faks, mógłby pokazać i przesłać taki sam faks dla Jurka, prawda? Z całą Beatką, jak uważasz? Na pewno. Czy pierwszy raz w ogóle na antenie? Tak. No i jakie wrażenie? Śmieszne. Śmieszne? Ale sympatyczne. Wspaniale. Dziękujemy wam bardzo za przybycie do studia. Skąd jesteście w ogóle? Z Lisińca i Częstochowy. A ty? Też. Też. No to bardzo ładnie. Dzięki. Dziękujemy. Ja będę się śmiała. Weź machnij, żebyś nie patrzyli. Cię posłuchają. Więc mówisz.